Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Sztuka Uniwersalna. Pogoda w czerwcu nas nie rozpieszcza, ale rozpieszczają nas premiery kinowe, filmowe, serialowe i wystawowe. Także na co warto wybrać się w czerwcu, podpowiadam ja, Ola. Zapraszam już teraz na odcinek Kulturalnie Czerwiec. Zaczynamy. 7 czerwca w kinach ma swoją premierę Rocketman, czyli muzyczny film, ekranizacja życia Eltona Johna, począwszy od jego najmłodszych lat, czyli edukacji w Królewskiej Akademii Muzycznej, poprzez różne autorskie współprace. W roli Eltona Johna Taron Egerton, znany nam również z filmów Robin Hood Początek czy Eddie zwany Orłem. I jestem ciekawa, czy tak jak w przypadku Bohemian Rhapsody i muzycznej biografii Freddiego Mercurego, Taron zasłuży na Oscara, tak jak zrobił to Rami Malek? W czerwcu na dużym ekranie ma również swoją premierę dramat duńsko-szwedzkiej produkcji pod tytułem Królowa Kier. Eni jest prawniczką, która pomaga ofiarom molestowania seksualnego. Żyje w swojej posiadłości razem z Peterem, lekarzem, i córkami, bliźniaczkami. Wszystko jest w porządku, wiodą oni spokojne życie do momentu, aż pojawia się Gustaw, syn Petera z pierwszego małżeństwa. I to właśnie Gustaw rozpala w Eni żądze seksualne i takie upragnione podniecenie. Czy zakazana relacja, w której do zyskania jest chwila erotycznego spełnienia, jest warta ryzyka? A jeśli chodzi o propozycje kinowe, które są jeszcze grane i warte zobaczenia w czerwcu, to myślę, że każdy polski widz powinien zwrócić uwagę na film Słodki koniec dnia. W roli głównej Krystyna Janda wciela się w rolę Marii, polskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla. Życie w tym filmie toczy się swoim powolnym, szczęśliwym, włoskim tempem do momentu, aż Maria wygłasza kontrowersyjne przemówienie i do momentu, aż jej wizerunek i reputacja upada ze względu na romans z imigrantem. Oprócz Krystyny Jandy w filmie zobaczymy również przepiękną Katarzynę Smutniak. Seriale, moi drodzy, któż z nas nie kocha, nie lubi seriali? 5 czerwca swoją premierę będzie miał już 5. sezon serialu Black Mirror, Czarne Lustro. I tym razem dostaniemy tylko 3 epizody. W 2 poprzednich sezonach przypomnę, że było ich aż 6. Ale na ekranie zagrają gwiazdy muzyki pop, na przykład Miley Cyrus. Ja przyznam się szczerze, że po obejrzeniu poprzednich sezonów nie mogłam w nocy zasnąć. Ciekawa jestem, jak będzie tym razem. A oczywiście serial Black Mirror pokazuje nam wpływ technologii na ludzkie życie w taki groteskowy, przerażający sposób. A jeśli oglądałeś i lubisz klimat seriali takich jak Stranger Things lub The OA, to na pewno zainteresuje Cię niemiecka propozycja w postaci serialu Dark, który 21 czerwca tego roku będzie miał już swoją premierę w postaci sezonu 2 tego serialu. W miasteczku położonym niedaleko elektrowni atomowej zaczynają ginąć chłopcy. My po kolei poznajemy historię 4 rodzin. Jest też wątek przenoszenia się w czasie, w przeszłość, w przyszłość. Serial utrzymany jest w mrocznym, tajemniczym klimacie. Nie jest on takim samym absolutnie serialem jak Stranger Things, ale jeśli chodzi o mroczność tego serialu, to jest on do niego zbliżony. Niemiecka produkcja jest oszczędna w formie, wręcz surowa. Nie ma w tym serialu amerykańskiego przepychu i to na plus. Na plus również wielowątkowość i to, że musimy się dobrze skupić, tak jak w przypadku na przykład serialu Westworld, na tym serialu właśnie, żeby dobrze wszystko powiązać ze sobą. Ma on w sobie elementy thrillera, kryminału, dramatu obyczajowego, jak i science fiction. Jeśli chodzi o propozycje wystaw artystycznych na czerwiec, to zaczniemy z wystawą pod tytułem Dotknij sztuki w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Tam razem z dniem 1 czerwca, czyli Ogólnoświatowym Dniem Dziecka, możemy sztuki doświadczać. To znaczy, że wystawa pod tytułem Dotknij sztuki ma nam zaprezentować taki przystępny sposób patrzenia na sztukę. Czyli dzieło nie ma być takim nudnym eksponatem muzealnym, którego nie wolno dotykać, wręcz odwrotnie. Ze sztuką mamy obcować, jej doświadczać w postaci, doświadczenie w postaci dotyku, słuchu, węchu. Możemy dzieła właśnie dotykać, przesuwać, możemy ingerować w nie, ingerować w ich przestrzeń. Ta wystawa stwarza okazję do przytulania, leżenia, wąchania, przesuwania, dotykania, wgłębiania się.
to zaproszenie do odkrywania sztuki dla każdego, niezależnie od wieku, wiedzy, umiejętności czy sposobu postrzegania świata. Wśród artystów znalazł się m.in. Bartosz Kogosiński, znany ze swoich pożerających rzeczy obrazów. A jeśli ktoś z Was w czerwcu wybiera się na weekend do Londynu, to koniecznie niech odwiedzi Barbican Art Gallery, bo tam właśnie trwa wystawa Lee Krasner Living Color. Lee Krasner tak wielką wystawę ostatnio miała w 1965 roku i powiedziała kiedyś takie zdanie, że chciałaby, żeby wyzwolenie kobiet nastąpiło 30 lat wcześniej. Wtedy zapewne znana by była jako jedna z najwybitniejszych przedstawicielek ekspresjonizmu abstrakcyjnego w dwudziestowiecznej Ameryce jako artystka, a nie jako żona Jacksona Pollocka. Na wystawie zobaczymy około 100 prac, poczynając od tych wczesnych autoportretów, przechodząc przez kolaże, dochodząc aż do wielkoformatowych, kolorowych kompozycji, które na żywo robią niesamowite wrażenie. Kto w Poznaniu niechaj przejdzie się w miejsce znajdujące się pomiędzy wieżowcem Bałtyk a hotelem Sheraton. Tam bowiem znajduje się jeszcze do 17 sierpnia instalacja polskiej artystki Alicji Białej pod tytułem Totemy. Totemy to instalacja składająca się z 6 totemów, w której każdy z nich symbolizuje konkretny problem dotyczący naszej planety. Deforestacja, produkcja żywności, wyeksploatowanie łowisk, smog, nadprodukcja plastiku, a także wymieranie populacji dzikich zwierząt – to wszystko sprawia, że nasz los stoi pod znakiem zapytania. Kolory oraz wzory znajdujące się na poszczególnych totemach są odzwierciedleniem badań i statystyk dotyczących właśnie tych 6 problemów. Co ciekawe, instalacja Białej to nie tylko rzeźby, ale zestawione ze sobą tworzą trójwymiarowy obraz o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych. Na totemach znajdują się kody QR, które możemy zeskanować i zapoznać się z danymi, z raportami i statystykami dotyczącymi danego problemu. Czy są tu jacyś fani biżuterii? Do 18 sierpnia w Muzeum Warszawy macie okazję podziwiać wystawę biżuterii Orno. Orno było wytwórnią metaloplastyczną działającą w latach 1949-2003 i marka ta cieszyła się szeroką renomą bardzo oryginalnymi projektami. Spółdzielnia była także jedną z wytwórni zrzeszonych w CEPELI, czyli Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, i proponowała taki obraz artysty, rzemieślnika, zarazem projektanta, jak i twórcy wyrobu. Do 29 września w krakowskim Mocaku możecie oglądać jedną z kolejnych w serii wystaw, tym razem Natura w sztuce. Na wystawie zaprezentowano dzieła ponad 70 współczesnych artystów i dzieła oczywiście obracają się w naturalnych klimatach. Wystawa podzielona została na 5 części: piękno, ekologia, konfrontacja, materia i symbol. Myślę, że do Mocaku w Krakowie zawsze warto zajrzeć. Jeśli chodzi o muzykę, to w tym miesiącu nie mam Wam do polecenia żadnego konkretnego artysty albo albumu, który ukazał się właśnie w tym miesiącu. Mam Wam natomiast do polecenia całkiem świeży teledysk do utworu pod tytułem Trofea by Dawid Podsiadło. Chociaż utwór pochodzi z płyty z zeszłego roku, to teledysk ukazał się całkiem niedawno i naprawdę warto go zobaczyć. Teledysk jest świetny, jest inny. Pomijam fakt, że grają w nim tacy aktorzy jak Jerzy Sztur, Wiktor Zborowski czy Agata Buzek, naprawdę warto zobaczyć, polecam. To był odcinek z serii Kulturalnie, czerwiec 2019. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy wybierasz, czy masz zamiar wybrać się na jakiś z polecanych z wspomnianych przeze mnie filmów. Widzimy się oczywiście w Kulturalnie już za miesiąc. Dziękuję Ci serdecznie za oglądanie. Pamiętaj o subskrypcji kanału. Do zobaczenia. Niech sztuka będzie z Tobą.